Dobry dzionek. Chodź. Znaczy już wieczór. Tu już na zewnątrz ciemno, także dobry wieczór. To ja, Wiejska zagroda TV, otwieram kurą drzwi. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, jak widzicie, znajdujemy się akurat dla odmiany u broilerów, czyli u rasy mięsnej, niż u moich tamtych pierzastych podopiecznych w tamtej wiejskiej zagrodzie. I dzisiaj, jak już zobaczyliście po tytule, powiem wam mniej więcej czym karmię tutaj tej moje broilery, które są przeznaczone m.in. na mięso. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania tego filmu. Przymknę tutaj lekko tą furteczkę, żeby one mi tutaj nie zwijały, ale one i tak są ociężałe, więc nie uciekną. Więc zaczynajmy. Tutaj, jak widzicie, ten karmnik z ziarnem wyczyściły do zera praktycznie. Tutaj mamy tylko tą słomę, ale przepraszam bardzo, muszę wam... Oj, sorry amory, kurczaki. O, teraz mają czyściutkie z tej słomy. I tutaj, jak widzicie, mam przygotowaną do nich mieloną kukurydzę. Zapalę latarkę, bo cień mi się od kamery odbijał. Tak ona wygląda. Większego wiadra do tej kukurydzy nie mogłem wziąć, tylko takie miałem pod ręką, bo tutaj już mam pszenicę do nich. Pszeniczka. Ich smakołyk jak i do kur. Wniosek na przykład. Pszeniczka ładna i przede wszystkim smaczna do kurek. A tutaj w tych dwóch workach i tutaj mam do nich paszę taką specjalną typu broiler, ale one dostają ją tylko od czasu do czasu, podkreślam, od czasu do czasu, bo ja je karmię tutaj, bądź staram się karmić je naturalnie i ekologicznie. No także co, pozostało tylko je tutaj nakarmić, bo dostały rano śniadanko, to teraz wystarczy, żeby dostały kolację, żeby się najadły i poszły spać. Jak widzicie, wcinają i no im się grzebienie trzęsą. Dosadziły się, to idą jak rakieta w kosmos. Teraz damy im kukurydzę. Już dostały tę kukurydzę. Tutaj im tylko zgarniemy. Rozmieszamy. O. I git. Może więcej bym tej pszenicy jeszcze sypnął, ale może to po filmie. Jeszcze mam tutaj pościelone słomą, bo nadmieniam tutaj, że broilery muszą mieć sucho i przede wszystkim czysto, bo to rasa mięsna, więc kto je przeznacza na mięso, to powinien o nie dbać w odpowiedni sposób, tak jak należy, czyli muszą mieć pościelone ładnie słomą, bo one mocno też brudzą swoimi odchodami, ale to jest normalne, bo kury nioski tak mocno nie brudzą, bo one przebywają też na wybiegu i są w ciągłym ruchu, a one są ociężałe, dużo siedzą w miejscu, one tylko wstawają, aby się tylko napić, najeść i troszkę rozprostować kości i skrzydła, a niektórzy hodują je po prostu na jajka, ale ja nigdy nie hodowałem, nie hoduję i być może nie będę hodował, ale to jeszcze się okaże, bo nie mówię, że nie, ale przede wszystkim rasa mięsna, broilery powinny mieć pościelone, żeby miały sucho i ciepło, bo te ich piersi, te podbrzusza, one najwięcej dostawają w kość od tego brudu i mokrej ściółki. Także ta ściółka powinna być sucha i czysta. Jak widzicie, tutaj już dwa tutaj siedzą na suchej słomie. Wczoraj miały tutaj też dościeloną. Co jakiś czas im dościelam. I tak ta sprawa tutaj wygląda. Tu sobie odstawimy to wszystko na miejsce. I oczywiście karmię swoje brojlery ugotowanymi pyrkami. Do tego również dodaję im mieloną kukurydzę bądź na przykład kaszę. I też wcinają. I no tak, bo pyrki też są zdrowe, ale musicie je też ugotować, bo surowe są niedobre, bo są toksyczne dla całego drobiu. A druga sprawa to jest to, że nie byłyby w stanie podziubać i zjeść tych surowych pyrek, bo surowa pyrka jest dosyć twarda i kury po prostu by miałyby problem ze zjedzeniem tej pyrki. Dlatego muszą być ugotowane. I nie tylko pyrki, ale też pomidory i różne też takie warzywa. No na przykład też w sezonie wiosenno-letnim, bądź nieraz jak zostaną mi resztki ze stołu kuchennego, z kuchni, to po prostu podaję im liście ze sałaty, z kalafiora, jakieś opierki, makaronik, płatki owsiane i tym podobne. Zdrowo i ekologicznie, ale przede wszystkim karmię je pszenicą, mieloną kukurydzą, ale tej mielonej kukurydzy też za dużo nie daję im, tylko co 2-3 dni, żeby też nie przebiałkowały. Kukurydza zawiera, nie wiem czy ktoś wie, ale zawiera ona dość sporo białka, dlatego też trzeba ich zdrowie też oszczędzać i nie przedawkować tej kukurydzy, bo jak przysłowie nam mówi, co za dużo, to niezdrowo. Więc musicie bardzo uważać i musicie być ostrożni z tym wszystkim, bo jak wiadomo, zdrowie naszych kurek jest najważniejsze. I tutaj też powiem, że jednego tutaj przyjaciela już nie ma, bo już poszedł na obiadek na jutro, na rosołek. Niestety trzeba się z tym pogodzić. Ja je hoduję na mięso, a nie na jajka. I tak jak już mówiłem w którymś tutaj filmie o nich, że miastowi jak na przykład idą do sklepu, to też widzą mięso i kupują na obiad, ale się nie zastanawiają zbytnio, skąd to mięso pochodzi. Wiadomo tylko, że od jakiego zwierzęcia, ale nie od jakiego, i nie wiedzą, co to zwierzę musiało przeżyć. Tylko byle kupić i zjeść. Ale żeby widzieć to, jak to się robi i widzieć te zwierzęta, które się później na to przeznacza, na to jedzonko do nas, to tak później się mówi, bądź pisze. Więc tutaj nic nie owijajmy, moi drodzy, w bawełnę, bo taki jest los i większość ludzi też je hoduje i kupuje na mięso, ale niektórzy też na jajka. Jak chcą, to na jajka, ale od tego są kury wnioski. Ale są też tacy amatorzy i hodowcy, którzy hodują po prostu je na jajka, albo po prostu tak z ciekawości, a ja je akurat hoduję na po prostu mięso, ale też jako rasa mięsna może być broiler, Orpington, taka rasa drobiu też jest Orpington i na przykład też Brahma. Kiedyś była hodowana też na mięso, ale teraz jako ozdoba na przykład hodowli, gospodarstw i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim ludzie kupują te broilery, które są w całym kolorze białym, tylko grzebienie mają czerwone i te swoje korale, czyli te podgardle. Mowa o tym na dole pod dziobem. Mają apetyt, szybko rosną, bo jak broilery siedzą, to rosną i to w niesamowitym tempie. A ja jak je kupowałem, to były też takie, nie mówię, że chude, ale trochę były i mniejsze, a teraz rosną jak, powiem szczerze, jak byki. Przybierają na masie i na wzroście ciała. Tylko słychać to stukanie w ten karmnik i lekkie oddychanie. Posłuchajcie sobie. No. No przywitaj się ładnie. Oj, uśmiech się do kamery. Tak, ładnie. Brawo. Chociaż ty dałeś się skamerować i pokazać do kamery, a nie jak to niektóre odwracają wzrok. A ty? Oj, już odwróciła. Po prostu może nie fotogeniczna, albo się wstydzi. Albo boi się o RODO. Nie wiem, nie wiem. Nie no, żartuję oczywiście, nie? Żeby nie było, nie? No. Wszystko na razie z nimi ok, niech jedzą. A na wiosnę może kupię nowe, kolejne. Ale to jeszcze się zobaczy. Może wcześniej, może później, nie wiem. To zależy, kiedy będą one tam na tych kurnikach, na tej fermie. Także to nie ode mnie zależy. Jak będą, to kupię. Jak nie, to nie. No na dzisiaj kończymy ten film. Dziękuję za obejrzenie filmu tym, co obejrzeli. Jeśli się filmik spodobał, to zostawcie jak najbardziej łapeczkę w górę pod tym filmem dla zasięgu lepszego i większego. Z subskrypcją kanału z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie, żeby przychodziły do Was powiadomienia o moich najnowszych filmach i żebyście nic nie ominęli, to zostawcie również coś po sobie, czyli mowa tu o miłym komentarzu. Jeśli macie jakieś też pomysły na inne moje filmy, albo chcecie, żebym Wasz pomysł wykorzystał do kolejnego mojego filmu, albo chce ktoś z Was być pozdrowiony na moim z któryś filmów, to proszę dać mi znać jak najbardziej w komentarzu. Ja je czytam i odpowiadam, więc decyzja należy do Was, co i jak. I też odsyłam Was na naszą grupę na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie pod spodem w opisie tego filmu, jak i pod każdym oczywiście innym. I to już na tyle. I jeszcze na koniec powiem, że można też broilerom podawać różne owoce typu jabłka, gruszki, winogrono i tym podobne. Także to tyle. Na razie, poździcho i trzymajcie się.